Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, nazywam się Wiesław Norowski, pochodzę z województwa podlaskiego i prowadzę gospodarstwo o kierunku mlecznym. Jesteśmy tutaj z rolnikami wraz przy tym miasteczku po to, żeby zamanifestować bardzo trudną sytuację, jaka powstała w rolnictwie na skutek bierności, szczególnie Ministerstwa Rolnictwa, które nie potrafi funkcjonować w ten sposób, żeby rolnicy nie musieli odwiedzać tutaj Warszawy, co jest bardzo rzadkim przypadkiem, żeby rolnicy musieli tutaj przychodzić. Chciałbym jeszcze powiedzieć o wielu postulatach, które bulwersują rolników. Szczególnie to jest ochrona polskiej ziemi, co jest najważniejszą rzeczą, bo gdyby nie było ziemi, to nie będzie i trzody chlewnej, hodowli bydła i wielu innych gałęzi przetwórczych, a nasze ustawy tego nie ochraniają, bo w 2016 roku mija okres ochronny i musimy się upodobnić do przepisów innych krajów, które to potrafią w piękny sposób zablokować, żeby nie sprzedawana była polska ziemia. Później wiele drobniejszych problemów, typu nawet ochrona pól przed dzikami, kwoty mleczne, karanie, rekompensata za te kwoty. Jest bardzo, bardzo dużo problemów merytorycznych, które uważam, że Ministerstwo Rolnictwa powinno już dawno temu rozwiązać, żeby ludzie nie musieli tutaj sterczeć, męczyć się i pokutować po prostu w tak trudnych warunkach. Dla tych rolników, co są na blokadach, też zwracam się i chciałbym im podziękować po prostu za to, że też popierają tych tutaj nas rolników, co są tutaj, a oni są tam na tych drogach i też łączą się razem w jedno po to, żeby móc coś wywalczyć, żeby te rodziny polskie na wsi mogły godnie żyć. Co więcej mogę powiedzieć? Widzę namioty nowe z tyłu. Namioty coraz bardziej przybywają. Potrzebni są rolnicy. Zielone z tyłu, tak? Zielone z tyłu. Potrzebni są również rolnicy, którzy by wspierali tą inicjatywę, bo jak nie będzie jedności, nie będzie wsparcia, to uważam, że będzie zbyt mała presja wywarta na ludzi rządzących nami, którzy by mogli nam sytuację materialną zmienić oczywiście. Czyli pan apeluje do rolników? Apeluje do rolników o jedność i o wzmożenie wysiłku na rzecz tutaj tej wspólnoty, żeby przez te kilka dni można było się gromadzić, łączyć się razem i czekać na decyzje, które zostaną zaakceptowane na piśmie, bo to najbardziej interesuje każdego rolnika, czyli rzeczy konkretne, a nie jakieś obiecywanie, że ale kiedyś coś tam dzisiaj będzie. Dzisiaj, jeśli mogę, to już jakieś konkretne rzeczy padły i co? Raczej chyba tylko ustne te rzeczy padły. Ale było przeobiecanie, promesa. Promesa, obiecanie było po prostu. Trzeba z cierpliwością czekać na decyzje ostateczne. Co nastąpią, chyba mi się wydaje, w następnym tygodniu. Jeżeli tak będzie, to by było wszystko szczęśliwie i dobrze. Ale o ile się nie mylę, ministra widziałem tutaj jakiegoś. No myśmy tak wcześniej dzisiaj nie byli, także chyba był tylko pan wicepremier Piechociński. A tak, Piechociński. Który przemawiał do mediów w jakiś sposób, żeby rolnicy nie protestowali, lecz pracowali się mniej bardziej. Z tego co ja słyszałem, bo byłem, to był bardzo krótko i się oddalił szybko. Tak. Także apel krótki, rolnicy przybywajcie. Rolnicy przybywajcie i do Warszawy, się tu do nas. W poniedziałek, wtorek, niedziela, każdy dzień jest tutaj bardzo mile każdy widziany. Także. Niech pan jeszcze coś zada, jakieś pytanie konkretne, może ja odpowiedziałbym. Widzimy urząd pani premier Kopacz, który jest znakomicie oświetlony. My za to płacimy, a pani Kopacz do nas, do was tutaj, do nas, do Polaków nie wyszła. Prawda? Nie wyszła, wysłała swoich posłanników i jakoby nie interesują sprawy polskich rolników. Natomiast jak długo będziecie panowie tutaj? No do skutku, aż utrzymamy swoje, to co się dla nas należy, po prostu do godnego życia rolnika. My nie wymagamy za dużo, tylko tak po prostu, żeby zrównać troszeczkę z innymi dziedzinami nasze życie. Czyli można by rzec, że świętego spokoju wam trzeba chyba. To żeby w ogóle zostawić was w spokoju, nie opodatkować, tylko spokój dać. Żeby rodziny nie przemyślały, co będzie jutro, a mogły żyć i spać spokojnie i pracować. Bo na wioskach niestety, ale rodziny pracują wiele godzin wytężonych pracy. Czasami obserwuję sytuacje, gdzie
godzina czwarta, ludzie kończą swoją pracę, chcą odpocząć, a ludzie na wiosce następną porcję swojej pracy rozpoczynają i pracują do 9 wieczorem, a nawet i dłużej nieraz. Bo pracy na wioskach jest bardzo dużo. I pracują ponadgodzinowo, mają wykonywane pracę po prostu. U nas w Lubawie kilku rolników przyjechało, to inni w gospodarstwach pomagają. Prawda, żona została, to inni gospodarz, sąsiad na przykład pomaga żonie za to, że rolnik przyjechał tutaj, żeby zaprotestować, żeby się upomnieć o swoje po prostu. Nam nie trzeba wiele. Tylko niech nam dadzą demokrację. Demokracja to my. My tu zebrani protestujący, to jest prosta, to jest nasza polska demokracja. Naród polski, rolnik. Patriotyzm polskich rolników jest ogromny. Rolnicy bardzo rzadko przybywają do Warszawy. Bardzo rzadko. A jak już przybywają, to mają ogromne własne problemy, które ich bulwersują. Po to był marsz traktorami, teraz marsz autokarami. Po prostu żądają tego, uważam, co im się godnie należy. Tu nie chodzi o wielkie sprawy, chodzi o takie sprawy, które by po prostu pomogły rolnikom spokojnie pracować, żeby nasze warunki zbliżyć do warunków innych krajów, żeby ci rolnicy nie byli poniżani, tak można to krótko nazwać. Jeszcze co chciałbym powiedzieć. Proszę. Kłamnie się społeczeństwo polskie, że dopłaty bierze rolnik. To jest w ogóle nieprawda. Rolnik tylko jest pośrednikiem w tych dopłatach. W wypełnianiu papierów. To raz i go tam i sam za jeden błąd tego. A dopłata tak prawdziwie to idzie, proszę pana, dla konsumenta. Tylko dlaczego takiego bogatego konsumenta, jak jest pani premier. Bo rozumie, że dla robotnika, który zarabia 1000 zł, 2000, to dopłatnie się mu należą. Ale dla pani premier i dla pana prezydenta, jeżeli zarabia setki tysięcy, to czemu on jeszcze z tych dopłat korzysta? Unijnych, bo to właśnie on korzysta, nie rolnik, tylko konsument. I dlaczego ten bogaty? Tu woli najgorzej rolników. A rolnik jest pośrednikiem, się to widać, tak młodzież jeszcze, która podchodzi, może młodzież by podeszła, parę słów młodzież, powiedziała, zapraszamy. Skąd jesteście? My jesteśmy ogólnie z okolic Łowicza. Z Łowicza? Tak. I w tej chwili rozstawiacie nowe namioty dla nowych ludzi. Właśnie skończyliśmy stawiać. Na pewno będą następne. Głośniej poproszę. To jest, na pewno będą następne, bo to jest dopiero początek. Jeśli rząd nas olewa, to my nie damy się w kaszę dmuchać. Bardzo my jesteśmy młodzi, my nie chcemy mieć dopóki nie zgodzą się na nas. Zarabiać postulaty. Przyzwoite pieniądze za ciężką pracę. Mieszkamy na wsi i wiemy, co to jest ciężka praca. A to, co się dzieje teraz, no i robią nas z konia. My nie chcemy luksusów, my chcemy po prostu godnie żyć. Godnie żyć, żeby godnie nam płacili za naszą ciężką pracę. I zostaniemy tutaj na noc, żeby pilnować tego cały czas. I to jest właśnie ta bohaterska ekipa rolników, którzy tu trwają do skutku, którzy nie odpuszczą, tak mówią. Zobaczymy, warszawiacy wspierają, przychodzą i nie tylko z Warszawy ludzie przyjeżdżają. Jak widać, do późnych godzin, w tej chwili już wieczornych, trwają różne dyskusje, które są czasami konstruktywne, czasami nie. Natomiast coś się dzieje. I dzieje się, powinno dziać się lepiej. Ta cała akcja powinna wpłynąć na to, że skończy się patologia w Polsce. Czy ja to dobrze nazywam patologią? Patologia, ale rządzących. Bo słucha pan, tu nie chodzi o to, że my tu jesteśmy. My jesteśmy narodem prawdziwie demokratycznym, bo demokracja, jak już powiedziałem, to my. A tamte jest demokradzieja. Nasze ciężko wypracowane pieniądze robotnika i chłopa, bo my właśnie budujemy ten budżet, robotnik i chłop, a ta reszta szpagatu to tylko... To są konsumenci. Że, tak. Konsumenci. Demokracja złodziei. O, demokradzieja. Jednym słowem to jest zmutowana komuna. Zmutowana komuna tu siedzi w tym roku. I należałoby ten blok odkażyć wszystkich, nawet sprzątaczki, precz, odkażyć, proszę pana odprzawnić i jeszcze co tam z tej komuny i nowy nabór, nowy, młodych, mądrych ludzi. Ale oskarża się kryminalistów, proszę pana. Ale nie oskarż go, odkażyć, ja mówię, odkażyć, ja nie bo tam jest zaraza komunistyczna, panuje tam cały czas, proszę pana. Co z tego, że zmienił się premier, a pracownicy biur są ci sami.
I ta sama komuna tam siedzi, mają od samej wojny, niektórzy tu siedzą. Pokażmy jeszcze raz biuro. Tak, te biuro pokazać. Ojciec już na emeryturze, to córka pracuje. Potężny. Jak nie córka, to szwagier i wszyscy inni. Potężne tu siedzą. Budynki. To jest zmutowana komuna. Dokładnie. A tutaj mówię. Namioty rolników polskich. Tak, rozwijamy się, którzy... rozwijamy się, rolników przybywa. Proszę pana, namioty będziemy budować, tu mamy jeszcze miejsca do samego lasu. Rolnicy, jak nie będzie mógł sam, to najmnie kolegę bezrobotnego, proszę pana, na wsi, ten przynajmniej raz w życiu da mu 100 zł, i tak bankrutuje, za 100 zł nie przyjdzie, bezrobotny przyjedzie, przynajmniej raz w życiu Warszawę odwiedzi, proszę pana, ministerstwo zobaczy, ten bałagan komunistyczny, taka jest prawda. Bo inaczej tego nazwać nie można, proszę pana, ja walczę 33 lat. 33 lata. W Bydgoszczy prowadziłem akcję z PSL-em. My prowadziliśmy, proszę mi. Kacała przyjechał z nami rozmawiać, proszę pana. Ciosek rozmawiał. Przyjechał do nas na miejsce. A my tu jesteśmy po co? Że tu nam zagrodzili drogę i my tu będziemy zdychać. Ale tak długo będziemy zdychać, choć zdech nie ma, nie odejdzie. Zdech nie ma, nie odejdzie. Proszę pana, zaoszczędzić 50 zł, proszę pana, rolnik ma żyć, emeryt. 70, 200 zł trzeba wydać na lekarstwa. 100 zł na lekarza prywatnego raz w miesiącu, proszę pana, bo jak pan ma czekać rok czasu, proszę pana, na, żeby pana przyjęli, no to pan już nie doczekasz. Ja już miał prostatę, to już się pozawodać. Dziękuję panu uprzejmie. A wystarczy, proszę pana. Bateria się kończy, dziękuję żeby uprzejmie. Minister zdrowia, dobrze. Minister zdrowia pomyślał, by lekarzom dał, żeby przyjęli o 5 klientów. Bateria się skończyła. To nie jest, ale...